Najwyższy alarm w całym NATO. Do czego szykuje się Rosja? Ponoć mamy dalej poważne problemy z systemem sądownictwa. Tak przynajmniej uważają Stany Zjednoczone. Niemcy chcieliby inwestować w Polsce, ale utrudnia im Prawo i Sprawiedliwość. A na koniec ciekawostka prosto z kościoła. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie macie najnowsze newsy z kraju, ze świata, więc ja już nie przynudzam, bo tematy naprawdę bardzo istotne, lećmy z pierwszym z nich. 4 kwietnia 2023 roku Finlandia zostanie oficjalnie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja rozmieściła taktyczną broń nuklearną przy granicy z Finlandią, podał serwis Moscow Times. W kwietniu 2023 roku Finlandia przystąpiła do NATO i zrzekła się neutralnego statusu. Pierwszy te informacje podał serwis dziennika Izwiestia, powołując się na źródła w rosyjskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Wyrzutnie rakiet Iskander-M zostały rozmieszczone w Kareli, w regionie Rosji, graniczącym z Finlandią. Jak poinformowano, systemy rozstawione przy fińskiej granicy zdolne są do wystrzeliwania rakiet manewrujących i balistycznych, w tym tych z głowicą nuklearną. Iskandery weszły w skład odrębnej brygady rakietowej, która z kolei stała się częścią nowo utworzonego Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Przypomnijmy, że Iskandery to broń, którą armia rosyjska wykorzystuje do atakowania Ukrainy już od początku konfliktu w 2022 roku. Najpopularniejszym wariantem używanym przez stronę rosyjską jest ten oznaczony literą M. Iskander-M jest wyposażony w pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Pozostałymi wariantami tego kompleksu są Iskander-K z pociskami manewrującymi kalibr NK oraz Iskander-E, wariant eksportowy. Wspomniane Iskandery, które rozlokowano przy granicy z Finlandią, używają pocisków balistycznych o długości 7,3 metra oraz średnicy niemal 1 metra. Pojedyncza amunicja waży 3800 do 4000 kg, w zależności o ładunku, i może trafiać cele odległe o niemal 500 km. Ich prędkość maksymalna to natomiast około 7500 km na godzinę. Bardzo szybko doszło do tego wydarzenia. Ciekawe, co planuje Rosja. Może to tylko próba zastraszenia Finlandii, która w ostatnim czasie nieco podpadła Putinowi. Chociaż kto z Zachodu prowadzący zachodnią politykę w Moskwie jeszcze nie podpadł? No, napięcie pomiędzy tymi dwoma krajami stale rośnie. Moskwie zdecydowanie nie spodobało się dołączenie Finlandii do NATO, czyli chyba największego jej wroga, z którym nie prowadzi realnej walki na froncie. Nie spodobała im się także umowa ze Stanami Zjednoczonymi, którą w grudniu podpisała właśnie strona Finlandii. A dotyczyła ona przyznania mieszkańcom Stanów Zjednoczonych szerokiego dostępu do terenów znajdujących się nieopodal granicy. Ciekawe, nie? Ale to właśnie przez Rosję. Helsinki miały mieć problem z nielegalnymi imigrantami chociażby i sytuacja była podobna już do naszej. A pamiętajmy, że Finlandia jest znacznie mniejszym krajem od nas. Znaczy nie powierzchniowo, no ale ilościowo, jeśli chodzi o ludzi. Rosja najwyraźniej lubi wykorzystywać te same praktyki na różnych polach i tak w listopadzie ubiegłego roku Finlandia postanowiła więc zamknąć granicę. Cała wschodnia granica, którą Finlandia łączy z Rosją, będzie zamknięta. Taką decyzję podjął helsiński rząd. Imigranci napływający w stronę Finlandii przez Rosję nie będą mogli przekroczyć wschodniej granicy i składać podań o azyl. Ale to nie koniec, bo w ostatnim czasie padła decyzja również o zamknięciu kolejnych granic, tym razem morskich. Morskie przejścia graniczne między Finlandią a Rosją na Zatoce Fińskiej zostały zamknięte do odwołania. Wraz z roztopami operacja hybrydowa polegająca na sterowanym napływie nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu przez Rosję może przenieść się na szlaki wodne. No i oczywiście ta sytuacja spotkała się od razu z oburzeniem ze strony Rosji, a Putin uznał to za potencjalny początek większego konfliktu. Albo przynajmniej rozszerzenie tego, który już od jakiegoś czasu istniał pomiędzy tymi państwami. Na szczęście Finlandia nie ugina się na razie presji Moskwy i dba o swoje granice. Na szczęście dla nas, dla NATO. Co prawda nie wybudowali muru, jak my, albo jak Trump z Meksykiem, no ale możliwe, że konflikt pomiędzy tymi krajami wraz z czasem jeszcze bardziej się zaogni. Ciekawe, jak zareaguje Finlandia na temat broni nuklearnej tuż obok siebie. Może też właśnie dlatego nasz prezydent ostatnio podejmuje szeroką dyskusję na temat takiej atomówki u nas. W końcu przezorny, zawsze ubezpieczony. Chyba bezpieczniej by było, gdybyśmy ją mieli. Czy nie?
Prawa człowieka są to prawa podstawowe, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin. W Polsce wciąż łamane są prawa człowieka. Wynika z raportu Stanów Zjednoczonych przedstawionego przez Antoniego Blinkena. Wyszczególniono problemy z niezależnością sądownictwa oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przedstawił coroczny raport Stanów Zjednoczonych dotyczący przestrzegania praw człowieka na świecie. Najwięcej miejsca poświęcono państwom, które obecnie biorą czynny udział w konflikcie, ale wspomniano także o Polsce. W raporcie stwierdzono, że w Polsce wciąż istnieją poważne problemy z niezależnością sądownictwa, znaczące bariery w dostępie do usług związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem. Wymieniono kilka przypadków antysemickich incydentów, m.in. gaszenie świec chanukowych w Sejmie przez posła Grzegorza Brauna. Przedstawiono także aferę z użyciem przez władze oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, drobne incydenty na tle rasistowskim, czy też pojedyncze przypadki prześladowania Ukraińców. W raporcie sporo miejsca poświęcono Chinom. Komunistyczne państwo oskarżono o zbrodnie przeciwko ludzkości, pracę przymusową i inne przestępstwa przeciwko Ujgurom i innym mniejszościom etnicznym czy religijnym. Wyszczególniono także Rosję i celowość działania przeciwko cywilom. Wymieniono m.in. bombowy incydent osiedli mieszkaniowych czy deportacje dzieci. Rejony, w których prawa człowieka są łamane notorycznie, to m.in. Sudan, Afganistan, Iran czy Kuba. Przyjmuje się, iż prawa człowieka charakteryzują się po pierwsze powszechnością. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten sam raport trochę dalej pokazuje choćby działanie komunistycznych Chin przeciwko Ujgurom, czy bombardowania i deportacje najmłodszych przez Rosję. W tym samym raporcie, w którym szkalują Polskę. No ale oczywiście, przecież łamanie praworządności, sądownictwa w Polsce, czy brak dostępu do wybranych usług zdrowotnych, to dokładnie to samo. Trochę się w tym zgubiłem, czy my dalej mówimy o Polsce, czy może o jakimś, nie wiem, Sudanie czy Afganistanie, które też przecież tak Stany ochoczo potępiają. No ale skoro sam Antony Blinken to prezentował, to musi być to prawda objawiona, nie? Jak czytam taki raport, to od razu się czuję, jak podstawowe wolności i prawa się ze mnie wysypują niczym ziarna z dziurawego worka. Ciekawe, co jeszcze tam dopisali obok tych znaczących barier w dostępie do usług związanych ze zdrowiem seksualnym. Pewnie za chwilę przeczytam, nie wiem, że Jarosław Kaczyński osobiście zdmuchuje świeczki chanukowe. Albo Mateusz Morawiecki hakował opozycjonistów Pegasusem zawsze przed spaniem. Ale nie ma co narzekać, w raporcie znalazło się też parę ciepłych słów. Sytuacja podobno się poprawia, a rząd podjął wiarygodne kroki, żeby ukarać winnych naruszeń. Jasne, Tusk wszystkiemu zdziała, zwłaszcza łamiąc jeszcze bardziej praworządność. No to oddycham już z ulgą, bo już się bałem, że z tymi prawami człowieka to u nas jest całkiem kiepsko. Całe szczęście mamy przedwyborcze obietnice o prawach kobiet, które nas uratują. Kwestia tylko jeszcze ich spełnienia, bo jak na razie no to z tych konkretów nie za wiele wyszło. No ale swoją drogą ciekawi mnie, czy w następnym raporcie u USA nie znajdzie się informacja, że w Polsce kobiety są, nie wiem, zmuszane do rodzenia dzieci w przydrożnych rowach, a mniejszości prześladowane są jak za czasów hiszpańskiej inkwizycji. Oczywiście gdzieś w tle będzie mała wzmianka, że tak dla porównania to w Korei Północnej dalej są obozy pracy, ale kogo to obchodzi? Będziemy i tak przypisani do tego samego raportu. Grunt to wypunktować Polskę, najlepiej zaraz obok Iranu i Kuby. No bo czym się różni łamanie niezależności sądownictwa, jak czymkolwiek by to tak naprawdę nie było, od tortur, egzekucji, prześladowań na masową skalę. Przecież to prawie to samo. Kończąc już, nie pozostaje mi nic innego, jak strzelić solidnego facepalma i zadać pytanie, czy naprawdę na tym poziomie powagi i wiarygodności mają być tworzone takie raporty. Bo rozumiem, żaden kraj nie jest idealny, ale bez przesady z tym piętnowaniem znowu Polski w kontekście realnych reżimów łamiących prawa człowieka nagminnie i z premedytacją. Chyba czas jakoś skalibrować wasze celowniki i zająć się tym, co naprawdę jest istotne w temacie praw człowieka. A jak znajdzie się jakaś chwila, no to można sprawdzić, co tam u was w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Tak tylko mówię. Lećmy dalej. Ja wiem, że oczywiście, szczególnie dla mnie piłkarza amatora, te porównania piłkarskie są bardzo atrakcyjne, ale
Niemcy pragną inwestować w Polsce, lecz po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości konieczne jest zadbanie o odnowienie stosunków. Po politycznym ożywieniu Trójkąta Weimarskiego celem Niemiec jest przenieść to porozumienie na poziom gospodarczy, mówi Tomasz Strykowski, niemiecka. Gospodarka jest w depresji. W naszym kraju obserwujemy wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 2-3%. U nich wartość ta oscyluje wokół zera. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to wysokie koszty energii, wysokie koszty produkcji oraz strukturalne problemy administracyjne. Do tego dochodzą problemy wynikające z konfliktu zbrojnego, gdyż został zakłócony dostęp do cenowo niskich surowców, takich jak gaz, ropa itd., które Niemcy pozyskiwały z Rosji. Tego obecnie nie ma. Jak wiadomo, Niemcy odeszły od energetyki jądrowej, opierają się na węglu, przechodzą na odnawialne źródła energii. Jednak na razie te źródła są drogie i niestabilne. Ten okres przejściowy będzie trwał wiele lat, a na razie powoduje nieprzewidywalne i momentami wysokie koszty energii, co wpływa negatywnie na przemysł ciężki i ogólnie na gospodarkę. Do tego dochodzi to, że Niemcy muszą ograniczyć współpracę z Chinami z powodu politycznie niepewnej sytuacji. Część produkcji musi wrócić do Europy. Jeżeli mówimy o Europie, to jaka część Europy jest dla Niemców korzystna? To jest Rumunia, Bułgaria, Polska. Polska jest największa, posiada najbardziej wykwalifikowaną siłę roboczą i jest najbliżej. Z tego powodu Polska będzie środkiem ciężkości tej alokacji produkcji, zasobów gospodarczych z innych krajów z powrotem do Europy, ale częściowo też z Niemiec do Polski. Przykładem jest firma Miele, marka rodzinna z tradycją stuletnią, bardzo wysoka jakość. Część produkcji przeniosła do Polski właśnie z tych powodów. Co więc stoi na przeszkodzie? Wydawać by się mogło, że nie trzeba nic robić, a biznes sam przyjdzie. To nie jest dramat, biorąc pod uwagę, jak ona się kształtowała w poprzednich latach, w poprzednich wyborach. Niemcy chcą inwestować w Polsce, ale na przeszkodzie stoją złe wspomnienia z ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kto to napisał? Napisała to gospodarka.dziennik.pl. No cóż, tak przynajmniej twierdzi Tomasz Strykowski z Berlińskiej Komisji Eksperckiej do Spraw Międzynarodowych. Mówi to wam coś? A ja od razu mam ochotę zakrzyknąć: Niemcy, Niemcy, Iberales. Oczywiście, że chcą u nas inwestować. Jakby mogło być inaczej? Polska to jest dla nich wymarzony kraj. Tania i wykwalifikowana siła robocza na wyciągnięcie ręki. Kilka fabryk sobie postawimy, trochę produkcji przeniesiemy i hulaj, duża piekła nie ma. Bo przecież u nich samych gospodarka jest w depresji. Wzrost PKB bliski zera, więc idą po rozum do głowy geograficznej i szukają ratunku u sąsiada ze wschodu. Ale nie ma tak łatwo. Bo najpierw trzeba naprawić stosunki po epoce PiS, odbudować zaufanie, ocieplić relacje, czyli innymi słowy, Niemiec by chciał, ale się trochę boi i ma ku temu powody. Przez 8 lat słyszał przecież, jaki to on niedobry, jak tylko czeka, żeby Polskę wykupić i zgermanizować, pomijając już fakt, że wcześniej bez pardonu u nas inwestował, choćby Mercedes miliard złotych pod Wrocławiem, ale co tam, fakty się nie liczą, liczy się narracja. Teraz trzeba to wszystko odkręcać, kanały komunikacji odtykać, mosty budować, bo inaczej ten upragniony niemiecki kapitał i technologia do nas nie popłyną. A my przecież jesteśmy tacy spragnieni niemieckiego kapitału. Niemcy już zacierają ręce na myśl o budowie Ukrainy. Bo wiadomo, to przez Polskę będzie wiodła najkrótsza droga, nie? Więc najpierw zarobią na nas jako punkcie przeładunkowym, a potem na samych kontraktach. Tylko pytanie, czy się z nami podzielą. Czy będziemy partnerem, czy tylko takim przedpolem? Takie pytania aż cisną się na usta, zwłaszcza przez nasz rząd, który ewidentnie teraz chce ocieplać relacje z Niemcami. Także uwaga, jeśli słyszycie krytyczne głosy o niemieckich inwestycjach w Polsce, sprawdźcie dwa razy ich źródła, bo może to tylko fake newsy siane przez tych, którzy boją się konkurencji. Pan Strykowski twierdzi, że w samym Berlinie nikt nawet nie wspomina o sabotowaniu polskich projektów takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Podobno zupełna cisza na ten temat. I serio, aż trudno uwierzyć, nie? Ale dobra, koniec teorii spiskowych. Niemcy mają swoje fabryki, my mamy swoje, konkurujmy uczciwie, rozwijajmy się, podnośmy poziom, bo tylko w ten sposób dogonimy świat i nie skończymy jako taka Unia Europejska starych, biednych ludzi na kredytach. Bo kapitalizm może jest bolesny, ale wciąż jest to jeden z lepszych systemów, jaki udało się wymyślić, byleby nasz rząd faktycznie nas samych nie podkopywał i nie działał na naszą niekorzyść, na siłę wzmacniając relacje z Niemcami. Więc otwierajmy się na niemieckie inwestycje, ale mądrzej i z głową. Pilnujmy własnych interesów, nie dajmy sobie wejść na tę głowę, ani wmówić, że nas nie stać na własne ambicje, takie jak CPK, CPK Świnoujście,
czy Odra, bo to są nasze projekty i nikt nie może nam dyktować, co mamy z nimi robić. Chcecie u nas inwestować, drodzy Niemcy, proszę bardzo, drzwi są otwarte, ale na naszych warunkach. Czas chyba rozpocząć nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich, biznesowych, a nie wracać do tego, co było przed 2015. Lećmy dalej. Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. ABP Marek Jędraszewski, który w lipcu kończy 75 lat i prawdopodobnie przejdzie na emeryturę, miałby zamieszkać w zabytkowej rezydencji w Krakowie. Budynek, który wcześniej był plebanią w parafii świętego Floriana, jest obecnie poddawany pracom, które kuria określa jako przygotowanie do remontu. Jednak służby ochrony zabytków zaznaczają, że każda ingerencja w zabytkowy obiekt wymaga zgody konserwatora. Rezydencja nazywana przez parafian krakowskim Castel Gandolfo to trzykondygnacyjny budynek z XVII wieku, który przeszedł przebudowy w XIX i na początku XX wieku. Przylega do niego hektarowy ogród, od centrum miasta oddzielony wysokim murem. Od początku roku w willi trwają prace remontowe. W wyniku prowadzonych działań powstał m.in. ponad 200-metrowy apartament. Kuria zapewnia jednak, że nie jest to remont, a jedynie przygotowanie do niego. Małopolski konserwator zabytków bada sprawę. Kontrolerzy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odwiedzili rezydencję 3 kwietnia. Wówczas w budynku nie prowadzono żadnych prac. Rzecznik WUOS w Krakowie, Sebastian Stanik, poinformował, że kontrolerzy pouczyli administratora parafii i ekonoma kurii, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków, co narzuca na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac – konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych. Inwestor wytłumaczył, iż dopiero przygotowuje się do planowanego remontu i aktualnie jest na etapie niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowywania dokumentacji projektowej, informuje rzecznik WUOS w remas opracowywania dokuła reakcję w mediach społecznościowych. Katolicki publicysta Tomasz Terlikowski zadał pytanie, po co emerytowanemu arcybiskupowi 200-metrowe mieszkanie? Zwrócił uwagę, że takie działania są nie do pogodzenia z nauczaniem społecznym Kościoła. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. No i taką oto ciekawostką dnia dzisiaj skończymy ten odcinek. Dzięki wam bardzo serdecznie za to, że jesteście i pamiętajcie o tym, żeby być z nami na bieżąco o 6:30, 18:00 każdego dnia. Heja!